Witam tu Aristeo przed pojedynkiem z ognistą istotą. Sporo impów, no i cztery arcydemony. W sumie głównie problemem będą impy, trochę demonologów dużo też, cerberów. Dobrze, ale uzupełnimy. Szał. To w ten sposób się przesuwa. I całkiem fajnie można samą górę przenieść, żeby mieć pod ręką. Do kruka zaglądałem, nic tutaj ciekawego nie ma. Walkirie to samo. 7 czerwonych runek. Za mało. Atakujmy. Stój, nie zbliżaj się. Trzymaj się z dala, bo będę musiał się bronić. Kim jesteś? Nigdy jeszcze nie widziałem takiego stworzenia. Mam na imię Olaf i jestem człowiekiem. A ty kim jesteś? Człowiekiem. A więc jesteś jednym z tych. Ja jestem żywiołakiem ognia. Mam na imię Zahar i jestem jednym z rdzennych mieszkańców tego pięknego świata. Uciekłem z laboratorium demonicznego maga, który poddawał mnie eksperymentom. Jesteś rdzennym mieszkańcem Hadesu. A może nie zaatakujemy? Ale to wtedy trzeba będzie tamtego maga zaatakować. No dobra. Och, nie. Ten świat miał niegdyś inną nazwę, dopóki nie pojawiły się tu demony, które zaczęły traktować nas jak niewolników. Demoniczny mag chciał wykorzystać mnie do swoich eksperymentów. Próbował wyizolować moją magiczną iskrę. Widzisz, my, żywiołaki, jesteśmy wyjątkowymi istotami. Iskra, która daje nam życie, pochodzi wyłącznie od czystych magii. Mag, któremu służyłem, odkrył sposób na wydarcie tej iskry ze stworzeń takich jak ja i przechowywanie jej w oleju, zwiększenia własnej mocy. Jej w celu zwiększenia własnej mocy. Byłem pierwszym, na którym wypróbował swoją potworną metodę. Co się stało, gdy wydobył z ciebie iskrę? No to jest atak. O mało nie skonałem. Od czasu do czasu znikałem tylko po to, by niebawem odzyskać siły i narodzić się na nowo. Gdybym kiedykolwiek zniknął na dobre, przyczyniłbym się tylko do wzrostu jego potęgi. Kiedy tylko zorientowałem się, co zamierzał zrobić, postanowiłem spróbować ucieczki. Zniszczyłem w jego laboratorium wszystko, co tylko zdołałem i ostatecznie odzyskałem wolność. Trochę mi go żal, żeby go zabijać. Widzisz, Arkton prosił mnie, bym cię odnalazł i zniszczył. Powiedział mi, że jesteś wyjątkowo niebezpiecznym żywiołakiem i nikt nie będzie mógł spać spokojnie, dopóki będziesz grasował po okolicy. Jest wprost przeciwnie. To ja mówię prawdę. To Arkton jest wyjątkowo niebezpieczny. Nikt nie może spać spokojnie, dopóki on żyje. Jeśli mag zrealizuje swoje zamiary, wymorduje wszystkie magiczne istoty i stanie się jednym z najpotężniejszych czarowników we wszystkich światach. Wyobraź sobie tylko, do czego wtedy będzie zdolny. Chciałem go zabić. Nie byłem jednak dość potężny. Czy tak, to mógłbym zaatakować. Tak sobie myślał. Dlaczego miałoby mnie to w ogóle obchodzić? Jeśli nie jesteś dość potężny, żeby zabić maga, to znaczy, że jesteś od niego słabszy. A więc łatwiej mi będzie zabić ciebie i odebrać nagrodę za twoją głowę. Nie, bardziej mi interesuje opcja. Dość już usłyszałem. Masz rację, Zaharze. Muszę powstrzymać maga. Tylko, że problem jest taki, że zmarnuję szał. Ale mówi się trudno. Ruszajmy do boju. Może zdążymy go odnaleźć, zanim szał zaniknie. Gdzie on? O, tu jest. Tylko, że tu nie ma krótkiej drogi do niego. Jakiegoś takiego skrótu, ale obserwujmy, bo może coś wypatrzę.
Aha, tu i tu. Kojarzę. Mało, ale wystarczy, jeśli będę miał tak około 30, śnieżyca resztę mi załatwi. O, właśnie, tę donażał. Gdybym za wcześnie skręcił, byłoby gorzej. Poddaj się. No, niestety, trochę mnie jest. Wróciłeś, ludzki wojowniku. Jakieś postępy w tropieniu tego przeklętego żywiaka? Wytropiłem go i porozmawiałem z nim. Rozmawiałeś z nim. Nie ostrzegałem cię o niebezpieczeństwach płynących z rozmów z żywiołkami. Musisz wracać natychmiast. Ruszaj bezzwłocznie i tym razem zniszcz potwora. Zahar powiedział mi o twoich eksperymentach, magu, i sądzę, że jeśli chodzi o nas, o was dwóch, to w tobie jest o wiele więcej z potwora. Tak. O, proszę, zaczęło się. Podpalenie, podpalenie. Smoczek. Pewne straty pewnie tutaj powstaną, ale mogę już przywołać stworka, co jest akurat dla mnie korzystne. O, moja tura. To teraz pomyślmy. Czy tu nie ma za dużo myślenia, to po prostu bierzemy tańszą wersję. I masakrujemy czymś formacji. Arkto. Potężny, demoniczny czarnoksiężnik, który poświęcił całe życie badaniom nad chaotyczną i nieokiełznaną naturą magii ognia. Atak 5, obrona 5, intelekt 17. Nie jest jakimś super magiem. Generalnie to w każdej statystyce obrywa. No to jeszcze dobijmy to. Że z drugiej strony nie będę miał smoków za tak. No dobra, mów się, trudno. Następnej turze. Coś tutaj wywinę. Teraz po prostu musimy starać się jak największe straty. Czyli tak, przywołujemy istotkę, ale tylko po... Chyba, że... Jest szansa na jednego, ale nie, nie. Chodzi o to, że chcę tych tutaj utrzymać jak najdłużej przy życiu i po prostu lepiej, żeby się nie rozchodzili. Bo teraz w następnej turze całą magię zużyją na pokonanie smoków, ewentualnie na wskrzeszanie się. Co też jest całkiem prawdopodobne. Natomiast tu... Atak. I stalowy wir. O! Jeden polek. Nie, nie, to tutaj czekamy. Gdyby to się udało. Zresztą nawet potężne poranienie mogłoby załatwić problem, gdyż wróżbici by dobili. Nastąpiło potężne poranienie. Dobrze, tutaj będą tracić czas. A ja to nawet nie będę istotką uderzał, żeby po prostu nie dopuścić do zbyt wczesnego zgonu. Tu na pewno trzeba przekazać dodatkowy ruch. Może jeden zginąć, a może i dwa. Nie, jeden. Chyba, że... Jest, dobrze. Chociaż to się udało. Czyli tak, inkwizytorzy tego, a oni tego. Paladyni nic nie będą musieli zrobić. Tutaj nic nie robimy. Aha, muszę pogasić. Pewnie będzie łobuz podpalał, więc... Tak na wszelki wypadek to przekażę tutaj. I tutaj nic nie robimy. Tak, tak, traćcie czas. Tu obowiązkowo zabijamy. Czy to też można
odstawić. Oj, co ja robię? Tak. Świetnie. I tak jak planowałem, ale jeszcze sobie dajmy kolejną szansę. Świetnie. Czyli teraz muszę was zbić tutaj. A, tutaj trochę źle stoicie. Dobra, krok do przodu. Jak będziesz rumka, obronę i tak. I kajdany. Czy zaraz. Ile ja mam podpalonych formacji? To chyba będzie znaczek, że kajdany, tak? Tak. Tu możemy mówić o podpaleniu i tu możemy mówić o podpaleniu. Czyli, że rozpraszamy. Tu. I jeszcze tu. I w tej turze. Zbiję was tutaj w kulkę, no tylko teraz jak to najlepiej rozstawić? Nie, no tu nie będziemy za dużo kombinować. Tak, coś takiego chcę. O. Fajnie byłoby tutaj kolce się pojawiły. No tak niezupełnie wyszło, ale zawsze coś. Dobrze stoicie. Tutaj, a możemy już pomału skubać. To nie jest problem. Tutaj. No można. Tu będziemy się wskrzeszać. Czyli tak. Może tu. Tu kroczek do przodu. I bardziej to widzę tu albo tu. No właśnie. Tak. Obrona. Czekacie. Może już teraz wskrzeszę, aczkolwiek w razie czego przekażemy dar i będzie kolejna okazja. Podejrzewam, że pewnie coś zmaluję. Tu można by osłabić. Okej. Dobrze, przywołuję nowe jednostki. One nie powinny być zbyt mocne. Czyli teraz tak, na pewno chcę rozproszyć tu, aby móc mieć pełne wskrzeszanie. Teraz przyjrzyjmy się. O! To może. Tak na wszelki wypadek jestem za tym, żeby ofiarować dar paladyno. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś tutaj nie wyszło. Znaczy głównie o niego mi chodzi. 7 to za mało. Tutaj nic nie robimy. Tak. I tu będziemy starali się wystrzelać moich przeciwników. Tak. Świetnie. Tutaj obrona. Dobrze, tracą czas. To może od razu przekażę. Tutaj. Tutaj nic. Tutaj się jeszcze upewnimy. Jest ok. Teraz tak. Tu. Czy tu. Ale wydaje mi się, że oni są twardsi. Świetnie. Ciekawe, co się tu pojawi. A! I proszę. I proszę. Ale nie widzę podpalenia. Czyli dobrze, że przekazałem dar. I że nie wykorzystałem naszych możliwości wskrzeszenia. Ta jednostka musi zginąć. Na pewno. Czyli ja to widzę w ten sposób. Najpierw magiczny pocisk.
A niech będzie. Zachowajmy sobie drugą możliwość, aby w razie przekazać kolejny dar. Tu jak to wygląda? Nie bardzo. Okej. Zakończmy to w ten sposób. Tutaj... Można by w sumie... A niech będzie. Teraz musimy się wskrzeszać, a później zabić. Tak orientacyjnie. 1, 5, 2, 3. Czekamy. Tu nic. Tu... zróbmy to. I to powinno być już... Jeszcze się upewnimy. Okej. I żeby nie było nieporozumienia... Magiczny pocisk. Okej. Jest fajnie. Nagroda finansowa przyzwoita. Oto i koniec okrutnego, demonicznego maga Arctona. Jego niecne plany zniszczenia magicznych istot przepadły wraz z nim. Teraz pozostało ci tylko poinformować żywiołaka Zachara, że on i jego ludzie są bezpieczni. To tam byli ludzie? A właśnie, zobaczmy tu. Tak to wygląda. Czyli tak, w następnym odcinku udamy się do niego i rozejrzymy się po okolicy. Może coś jeszcze przegapiłem.